kominiarz. Kominiarze sprawują nadzór nad przewodami kominowymi i wentylacyjnymi. Ich zadaniem jest czyszczenie i konserwowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także dbanie o to, aby zawsze były w dobrym stanie technicznym. Praca kominiarza jest bardzo ważna i odpowiedzialna, ponieważ przewody wentylacyjne i kominowe odprowadzają różne zanieczyszczenia z naszych domów czy biur, w tym niebezpieczne gazy, które są szkodliwe nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia. Takim niebezpiecznym gazem jest tlenek węgla zwany czadem, który może wydobywać się z wadliwych lub źle użytkowanych urządzeń grzewczych. Kominiarze wykonują swoją pracę w ciężkich warunkach. Pracują na wysokościach lub w wąskich przewodach kominowych. Dlatego nie jest to zawód odpowiedni dla osób cierpiących na klaustrofobię czy lęk wysokości. Kominiarze wykonują cykliczne przeglądy przewodów. Wtedy też zajmują się ich czyszczeniem z sadzy i brudu, a także sprawdzają ich szczelność. Takie przeglądy powinny mieć miejsce nie rzadziej niż raz do roku i powinny być wykonywane dokładnie. Kominiarz to zawód rzemieślniczy. To znaczy, że do jego wykonywania potrzebna jest odpowiednia licencja, którą można zdobyć pracując pod okiem mistrza i zdając odpowiednie egzaminy.